Witamy Państwa bardzo serdecznie w poranku z Płocką Telewizją. Przypominamy, że wszelkie zaległości z programem mogą Państwo nadrobić na naszej stronie internetowej, na YouTubie oraz na Facebooku. A teraz zapraszamy na skrót tego, co w programie. Zapraszamy na kolejne wydanie Poranka z Płocką Telewizją. A co w programie? Sprawdzimy, jakie są dekoracyjne trendy na komunię naszego dziecka. Porozmawiamy także o budowie pomnika zasłużonej płocczanki. Brak planów na weekend? Mamy dla Was ciekawy pomysł. Zobaczymy również, jak dalej funkcjonuje pomoc dla Ukrainy, a na koniec o stowarzyszeniu wzajemnie wspierających się kobiet. Zostańcie Państwo z nami. Maj, a więc nadchodzi sezon komunijny. To czas niezwykle ważny dla każdego dziecka, ale również czas, który należy spędzić z rodziną w miłej atmosferze. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i stresu, możemy wykorzystać dekoracje pasujące do tego typu imprezy. I dzisiaj o tym porozmawiamy z naszym gościem, Monika Starzyńska-Monach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Może zaczniemy od tego, jak powinny w ogóle wyglądać takie dekoracje komunijne. Dekoracje komunijne generalnie charakteryzują się jasnymi, delikatnymi kolorami. Czyli wchodzimy w biel, róż i błękit. Aczkolwiek no, są sytuacje, gdzie jednak w zasadzie to rodzice decydują o tej kolorystyce. Fajnie by było, gdyby ta kolorystyka została do wybrania dzieciom, ale no, przeważnie to rodzice decydują i nawet decydują się na czarne pokrowce na krzesła. No właśnie, bo widzę, że tutaj przyszła Pani z dekoracjami, i które są według mnie trochę odważne, tak, jeżeli chodzi o czarne balony. Tutaj mamy girlandę organiczną, właśnie stworzoną z biało-srebrnych i czarnych balonów. Generalnie ta girlanda jest, można powiedzieć, uniwersalna, tak? Pasująca i dla dziewczynki, i dla chłopca. I tak, faktycznie, jest to kolorystyka bardzo odważna. Przeciętnie no, można powiedzieć, że 10% decyduje się naszych klientów na taką kolorystykę, aczkolwiek się pojawia i dlatego chcieliśmy ją właśnie przedstawić. Do tego są właśnie pasujące pokrowce na krzesła i ewentualnie bieżniki. Wtedy właśnie dalsze propozycje dekoracji, czyli bukiety, serwety, idziemy już w kolorystykę jaśniejszą. Tak? 10%, rozumiem, przepraszam, że wchodzę w słowo, 10%, ale rozumiem, że 10% tych gości komunijnych, znaczy tych klientów komunijnych, tak? Zgadza się. Bo czarny ze srebrnym to taki mi się kojarzy troszkę chyba ślubny? Ślub, osiemnastka? Osiemnastka, tak, teraz przeważa już osiemnastka. Osiemnastki, Skoro już Pani zaczęła mówić o tych krzesłach, to w takim razie jak ubrać krzesło i stół na takie przyjęcie komunijne? Zaczniemy od obrusów. Obrusy występują w kolorystyce błękitnej, białej i przede wszystkim no, różowej, jeżeli chodzi to o dziewczynkę, prawda? U nas w Polsce utarł się taki stereotyp, że no, dla dziewczynek jest kolor różowy, dla chłopców jest kolor niebieski, aczkolwiek nie było to tak zawsze. Dopiero w XX wieku mamy w zasadzie tą kolorystykę przeznaczoną różową dla dziewczynki, niebieską dla chłopca. Wcześniej było to tak, że niebieski kolor był przede wszystkim przeznaczony dla dziewczynek, ponieważ był to kolor maryjny. Natomiast kolor różowy był to przeznaczony dla chłopców z uwagi na Chrystusa, jego mękę, bo różowy pochodził wówczas od koloru czerwonego. Ale zostajemy w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych dekoracjach i tutaj właśnie mamy, że niebieski właśnie dla dziewczynek, niebieski dla chłopców, różowy dla dziewczynek. Ale w tle widzę też inne kolory, tutaj też pojawiają się tak, zielony. Na przygotowaliśmy taką gamę właśnie takich najjaśniejszych pastelowych kolorów. Tutaj mamy wzornik szarf, którymi dekorujemy krzesła. Mhm. Jest to właśnie fiolet, zieleń jasna, róż, złoty, beż i ekry. Szarf, czyli to są tylko kartki, które robimy za krzesłem, tak? Tak, dokładnie. Zawiązujemy, dekorujemy krzesło, aczkolwiek można powiedzieć, że w tym sezonie już raczej klienci odchodzą, można powiedzieć, od tych szarf i tutaj właśnie Pani pytanie, wtedy jest dekorowane przede wszystkim krzesło dziecka komunijnego. Mhm, żeby wyróżnić. Tak, zgadza się. Dobrze, to w takim razie, co jest modne w tym sezonie? A w tym sezonie zawsze swoim klientom odpowiadam, że nie sugerujmy się tym, co jest modne, prawda? Tylko to, co nam się podoba. Tylko prawda? To, co nam się podoba, właśnie, bo pojęcie modne można rozróżnić na kilka sposobów, podzielić. Natomiast jeśli nie lubimy tego nieszczęsnego czarnego, a jest on modny, więc no wtedy nie róbmy tego na siłę, prawda? Ale no w tej chwili najmodniejsze są dekoracje, można powiedzieć, takie organiczne, czyli tak jak tutaj koło z balonów różnej wielkości i dekoracje z żywymi kwiatami. Ja osobiście nie wyobrażam
wyobrażam sobie, żeby na stole komunijnym dekoracji dziecka był bukiet ze sztucznych kwiatów, prawda? No tak. Więc tutaj najczęściej... One tak ładnie nie będą pachnieć. Jak... No nie będą przede wszystkim i nie będą tak ładnie wyglądać. Jednak jakby nie było, ten sztuczny kwiat ma tą swoją charakterystykę, prawda? W przypadku komunijnych dekoracji przede wszystkim ważną rolę odgrywa eukaliptus. Jest to taka właśnie zieleń, tak jak tutaj mamy, omszała, jaśniejsza, delikatniejsza i my na przykład swoim klientom proponujemy z tego. No wiadomo, maj, miesiąc tulipanów, konwali przede wszystkim. No jeszcze konwali nie są dostępne, więc tutaj konwali nie mamy, ale mamy tulipany, mamy goździka, mamy gerberę. W zasadzie można powiedzieć, o właśnie, jeszcze jedna rzecz, eustoma, astromeria, są to kwiaty, które właśnie charakteryzują się tą delikatnością. No właśnie, maj chyba konwaliami stoi i zawsze mi się tak kojarzył, ale w takim razie jak ubrać, jak przygotować może mieszkanie, jeżeli chcemy zrobić takie przyjęcie w domu? No to tak jak wcześniej wspomniałyśmy, obrus. I tutaj obrus, możemy dobrze. I możemy sobie zrobić właśnie w kolorystyce takiej, jaką mamy płeć dziecka, czyli niebieski, tak jak wcześniej mówiłyśmy, tak? Dla chłopców, różowy, dla dziewczynek, szarości i biel. No biel jest standardowa i niepokonana nigdy. Nie da się chyba. Ukryć. Nie da się ukryć. W momencie, kiedy mamy niebieski obrus, musimy nałożyć bieżnik jaśniejszy, prawda? Bieżniki występują w różnej, można powiedzieć, gamie i kolorystycznej, i wzorów, bo mamy bieżniki, które charakteryzują się właśnie typowo, stricte docelowo, komuniami i jest to bieżnik z aplikacją komunijną, ale równie dobrze wyglądają bieżniki fizelinowe, które są gładkie, zupełnie bez żadnych wzorów i wtedy to jest taka klasyka, prawda? Ewentualnie bieżniki materiałowe i też w odpowiednich kolorach. Wszystko można u nas ewentualnie wynająć lub zakupić. Dobrze, a jak dobrać w takim razie kwiaty na stół, ponieważ też ten bukiet czy ta dekoracja, ona nie może zająć tak naprawdę całego nam stołu. W przeciwieństwie nie może nam... tutaj do naszej dekoracji. Tak, no, to jest wiadomo pokazowe, ale tak samo nie może być zbyt wysoka, a często tak się zdarza na przykład na niektórych przyjęciach, tak. Jak ja bywałam na przykład nawet na weselnych, że ciężko rozmawiać z gościem naprzeciwko, ponieważ go ledwo widzę. Właśnie. I tutaj musimy podjąć przede wszystkim, zastanowić się nad jedną rzeczą. Co chcemy, żeby na tym stole się znajdowało? Jeżeli planujemy uroczystość w formie, powiedzmy, bufetu szwedzkiego, możemy sobie pozwolić na to, aby stworzyć przez środek takie girlandy, tak jak mamy tutaj kompozycję, która idzie przez środek. Natomiast jeśli już planujemy standardową, taką typową imprezę, czy to w domu, czy też w restauracji, bo generalnie nie ma różnicy pomiędzy restauracją a domem. Jedyne co, no to wiadomo, że raczej w domu pomieścimy mniej gości i nasze te dekoracje, kiedy jedziemy do klientów dekorować w mieszkaniu, są po prostu mniejsze, tak? Nie tyle, że skromniejsze, bo klienci tutaj no, idą, można powiedzieć, że idą w tą dekorację, ale są po prostu ilościowo mniejsze. I w tym momencie, jeżeli idziemy w standardową, załóżmy, stawiamy na stole napoje, stawiamy na stole przystawki i jest dużo tego jedzenia, prawda? Wtedy proponujemy na stojakach, na konstrukcjach wyższych. Taka konstrukcja powinna mieć co najmniej 60 cm. W momencie, kiedy goście siedzą naprzeciw siebie, wtedy nie ogranicza to im kontaktu wzrokowego. I najświetniej sprawdza się konstrukcja właśnie przestrzenna. To jest świetnie wygląda. Tak, ta przestrzenna, bądź też konstrukcja, która jest na cienkiej nóżce, prawda? Ewentualnie kielich martini, białe szkło. U nas w naszej firmie używamy właśnie z białego szkła kielichów martini. W srebrnym kolorze mamy gazony i która też ta noga właśnie jest w miarę cienka. Nie polecamy. Tam mamy przedstawioną propozycję zatopione liście eukaliptusa. Bardzo dużo zamówień mamy akurat na takie dekoracje z tego względu, że właśnie idziemy w naturalność i tą dziecinność. Nie róbmy z dzieci już, żeby komunia nie przerodziła nam się w wesele, bo jeśli przerodzi nam się w wesele, to cóż my postawimy na tym weselu, tak? Dokładnie. I czym udekorujemy? Więc tutaj też apeluję do rodziców o rozwagę i przemyślane zamawianie. No właśnie, ale wcześniej wspomnieliśmy jeszcze o tych kolorach, że różowy dla dziewczynki i niebieski dla chłopca. A co jeśli taki chłopiec się uprze, że on nie chce na pewno niebieskiego, on nie lubi niebieskiego, a dziewczynka, że nie lubi różowego? Wtedy mają coś do powiedzenia? Czy... To już zależy od rodziców, czy rodzice się tym zgodzą. Tak, czy się zgodzą. My wtedy gratulujemy takiemu chłopcu odwagi
i staramy się spełnić jego marzenie, bo tutaj wydaje mi się, że zresztą i Państwo też mieli kiedyś swój pierwszy dzień komunii. Pamiętacie go? Ja pamiętam. Ja trochę, tak przez mgłę. Ja ale chyba nie miałam dużo do powiedzenia. Tego się nie da zapomnieć. I chcielibyśmy, było biało tam na pewno. Tak, i chcielibyśmy, żeby... No i pamiętam, ja przede wszystkim pamiętam ten stres. Tak. I chcielibyśmy, zresztą nie mniejszy niż dzisiaj tutaj u Was. Nie chcielibyśmy, żeby to... I chcemy, żeby to po prostu zostało fajnie, tak? Wracając do dekoracji stołów, ważnym elementem na takiej dekoracji, przynajmniej dla nas, jako dla dekoratorów, są podtalerze, bo tak, mamy już obrusy, mamy już bieżniki, mamy już wazony. Można jeszcze, właśnie chciałabym wrócić, bo gdzieś mamy tutaj taką kompozycję, o właśnie tutaj po mojej lewej stronie, kompozycję, tu jest akurat fajne metalowe naczynie, w kolorze starego złota, gdzie ono nie jest typowo stricte docelowe, takie niskie, położone na stole, jest troszeczkę uniesione, prawda? Więc ta wysokość jest, można powiedzieć, taka no troszeczkę bardziej opcjonalna do większej opcji dekoracji i do większej zapotrzebowania tego, co musimy postawić na stole. No i tutaj mamy talerz, podtalerz złoty i podtalerz srebrny. I do czego to? To do tego jest, podtalerze służą do tego, że stawiamy go, znaczy przede wszystkim dla nas, jako dla dekoratorów, jest to forma dekoracyjna, prawda? Co niektórzy zdarza nam się, że jedzą na tych podtalerzach, ale to nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, prawda? Tak. My generalnie trzymamy się tego, że jest to forma dekoracyjna, stawiamy na to talerz, wcześniej zazwyczaj dajemy serwetę, serweta wtedy też w kolorze przewodnim bądź biała i to naprawdę świetnie się sprawdza i ewentualnie, no i na to zastawa, tak? Widzę, że pani ma też takie pudełeczka. Rozumiem, że to są upominki dla gości komunijnych. Co najczęściej się tam wkłada? Najczęściej goście decydują się najczęściej, bo komunia wiąże się przede wszystkim też z tym, że dużo dzieci na komuniach jest, prawda? Gdzie już klienci odchodzą od zapraszania dzieci na wesela, bo chcą, żeby ci rodzice odpoczęli na tym weselu, prawda? Więc tutaj no dużo dzieci, więc my proponujemy na przykład krówki. Krówki z nadrukiem może być z podziękowaniem, prawda? Że serdecznie dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w tak ważnym dla nas dniu, czy dla mnie dniu, bo to w zależności też od tego, czy dziecko dziękuje z rodzicami, czy dziękuje jako samo, tak? Prawda? We własnym imieniu. Ewentualnie mamy tutaj jeszcze jako pamiątkę, mamy fantastyczną dziewczynę, panią Martę, która nam tutaj przyszła do nas z propozycją i robimy takie podziękowania, magnesiki. Aha, to jest magnes. To jest akurat przypinka, ale równie dobrze może to być magnes i ciocia czy wujek może sobie taki magnesik powiesić na lodówkę czy gdzieś tam, prawda? No przypinki raczej nie użyjemy więcej, ale mamy pamiątkę. Pamiątka jest i na pewno do puferka. Tak, ja bym do puferka na pewno schowała, ja mam tam niemało takich pamiątek, więc myślę, że... Tak, tutaj wracając, jeśli mogę jeszcze dodać do tego stołu, więc tutaj mamy, skończyliśmy na podtalerzach i zastawie. Możemy jeszcze właśnie na takich stołach zrobić personalizację gości, czyli stawiamy winietki, usadzamy gości gdzie chcemy. Żeby się nie pogubili. Tak, to znaczy może bardziej pod tym, że często zdarza, jak rozmawiamy z klientami, zdarza nam się słyszeć takie sytuacje, że ciocia jakaś tam dalsza usiadła obok dziecka w miejscu centralnym, a rodzice siedzieli gdzieś z daleka, prawda? Czy dziadkowie. Więc tutaj przede wszystkim myślimy o tych dziadkach, rodzicach chrzestnych, no i później dopiero o reszcie rodziny. No i nie zapominajmy o tych konfliktach, które nie jednej rodzinie się zdarzają i ktoś może po prostu czuć się niekomfortowo. Więc wtedy ta personalizacja nie jest wskazana. Jeszcze mamy wianuszek. Tutaj jest wianuszek, to jest na główkę dziecka, rozumiem, tak. Ale ja mogę przymierzyć. Tak? Oczywiście. Taka masz główkę jak dziecko, prawie tak. Wianuszki też, bo tak naprawdę komunii bez wianuszka nie ma. Nie ma komunii bez wianuszka. Teraz w dzisiejszych czasach właśnie stały się modne bransolety zamiast bukiecików komunijnych. Mamy one są wygodniejsze, prawda? Tak, wygodniejsze. Przede wszystkim jest ona dostosowana na każdą rączkę, więc świetnie się prezentuje. Poza tym mogą być butonierki, torebki, przepraszam, z kwiatów. Dla chłopców mogą być butonierki, tylko szczerze mówiąc, no jeszcze się na tą chwilę nikt nie zdecydował. Ale to są sztuczne kwiaty, tak? W tej chwili są to sztuczne kwiaty, ponieważ no to było tak na potrzeby programu przygotowane, prawda? Ale generalnie na komunię robimy tylko i wyłącznie z żywych kwiatów. Nie wyobrażamy sobie tego inaczej. To jest bardzo fajne, bo ja pamiętam, że ja miałam właśnie, to pamiętam z mojej komunii, że ja miałam jednak ten bukiecik i nie wiedziałam, co z nim zrobić. Dokładnie, tak, zgadza się. Więc to jest na bardzo pewno praktyczne bardzo praktyczne i bardzo wygodne na pewno dla dzieci.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. My zachęcamy naszych widzów, żeby jednak korzystali z takich przepięknych dekoracji. No i pamiętajmy też o tym, że podtalerze nie służą do jedzenia. Tylko. A teraz zapraszamy na prognozę pogody. W sobotę w całym powiecie płockim temperatura od rana będzie oscylować w okolicy 12 stopni Celsjusza. Bardzo spokojny wiatr powieje z zachodu, ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale, a wilgotność powietrza w granicach normy. Poranek będzie słoneczny i nie przewiduje się żadnych opadów. Więcej szczegółów pogodowych w dalszej części programu. Zostańcie Państwo z nami. W Płocku powstał Komitet Budowy Pomnika Marceliny Rościszewskiej, znakomitej płocczanki, działaczki sportowej, pedagog, założycielki Służby Narodowej Kobiet Polskich, zaangażowanej również w obronę Płocka oraz obronę przed bolszewikami, za co została odznaczona Krzyżem Walecznych. O inicjatywie porozmawiamy z Elżbietą Gapińską, posłanką na Sejm oraz patronką honorową Komitetu Budowy Pomnika Marceliny Rościszewskiej oraz z Joanną Banasiak, dyrektorką Księżnicy Płockiej oraz przewodniczącą tegoż komitetu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd pomysł na taki pomnik? Od dłuższego czasu myśleliśmy o upamiętnieniu znakomitych płotczanek. Pierwszy pomnik, który powstał upamiętniający znakomitą płotczankę, to był pomnik Miry Zimińskiej-Sygetyńskiej. No i ja wtedy oczywiście jako patron honorowy też pracowałam przy tym właśnie pomniku. I rozmawialiśmy z panem prezydentem Andrzejem Nowakowskim, że byłby świetny pomysł, żeby upamiętnić na deptaku płockim właśnie takie znakomite płotczanki, ponieważ na pierwszym deptaku stoi Mira Zimińska-Sygetyńska, no to wymyśliliśmy sobie, że teraz właśnie wypadałoby znakomitą płotczankę następną, czyli Marcelinę Rościszewską, upamiętnić pomnikiem, ławeczką na drugim deptaku. I taki właśnie pomysł zrodził się, no a potem poprosiliśmy do komitetu osoby, z którymi już pracowaliśmy przy innych realizacjach. I właśnie komitet wybrał panią Joannę Banasiak, dyrektor Księżnicy Płockiej, jako szefową tego komitetu, ponieważ ma już też duże doświadczenie. No inaczej się stać nie mogło. Jeśli chodzi o różnego rodzaju realizacje pomników. Tak, inaczej się stać nie mogło i myślę, że innej osoby o to bym nie mogła zapytać, żeby przybliżyła może postać naszym widzom właśnie Marceliny Rościszewskiej. No cóż, Marcelina Rościszewska to z pewnością kobieta, która zdecydowanie wyrastała ponad swoje czasy. To jest kobieta, która miała więcej pomysłów, więcej energii, więcej pasji twórczej niż niejeden mężczyzna żyjący w tych czasach, kiedy ona żyła. Marcelina to kobieta niezwykle dobrze wykształcona. Ona przecież studiowała na Sorbonie, więc nie było to częstym takim zjawiskiem, żeby dziewczęta w tamtych czasach w ogóle podejmowały studia wyższe, a Sorbona to już jest naprawdę wysoki level. Poza tym to kobieta, która była niezwykle wrażliwa na wszelkie sprawy społeczne. Kiedy mieszkała jeszcze nie w Płocku, kiedy mieszkała jeszcze w małej miejscowości pod Płockiem, tam bardzo dbała o edukację tych najuboższych, o higienę, takie trochę pozytywistyczne zapędy. No a wtedy, kiedy już przyjechała do Płocka, to tak naprawdę z całą taką siłą rozwinęła się jej działalność, przede wszystkim społeczna, ale ona się tak bardzo mocno przenikała z działalnością patriotyczną. Więc to kobieta, która, jak tu było na wstępie wspomniane, bardzo mocno zaznaczyła się podczas obrony Płocka w 1920 roku. Często w różnego rodzaju publikacjach dotyczących tamtych czasów, tamtej historii, mówi się o tym, że to trochę taki równoległy dowódca, że z jednej strony major Janusz Mościcki, a z drugiej strony ta cywilna kobieta Marcelina Rościszewska, która przecież nie na próżno była nazwana komendantką, nie tylko dzięki temu, że założyła Służbę Narodową Kobiet Polskich, ale także dzięki swoim działaniom i takim swoim predyspozycjom, bo rzeczywiście takich cech przywódczych w tej kobiecie było bardzo dużo. No myślę, że płocczanie mogą być dumni z takiej postaci jak Marcelina i jak najbardziej pomnik jej się należy. Tutaj pani wspomniała, że on powstanie na drugim jakby deptaku, ale wiem, że to nie jest jedyny pomysł na pomnik Marceliny, ponieważ będzie jeszcze jakiś, tak? Jest w planach inna kobieta.
To będziemy się zastanawiać jeszcze. Albo bo może jeszcze damy mamy, do popisu komuś jeszcze innemu, mamy tak? do dyspozycji trzeci deptak, ale tutaj chciałabym powiedzieć o tym, kto będzie ten pomnik też realizował, ponieważ komitet wybrał już osobę rzeźbiarza, który przygotuje nam pomnik. To będzie Marek Zalewski, autor pomnika właśnie Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Chodziło też o utrzymanie pewnego rodzaju charakteru, żeby w jednym charakterze mniej więcej były te pomniki, które będą upamiętniały te nasze znane płoczczanki. Ja powiem szczerze, że też komitet, który ma patrona honorowego pana prezydenta i mnie, ma także wśród patronów honorowych trzy wnuczki Marceliny Rościszewskiej, które fajne. Są zachwycone tym, że ich babcia, która przecież była bardzo osobą zasłużoną dla Płocka, no znajdzie swoje miejsce jakby w historii tego miasta, właśnie będzie upamiętniona w taki sposób. Myślę, że musimy, że przybliży to też jej postać, bo nadal jeszcze spotykamy się z takimi pytaniami, kto to był Marcelina Rościszewska. Ale myślę, że jak pomnik powstanie, to wielu płoczczan się tym zainteresuje i to będzie dosyć ciekawe. Ja w ogóle jestem, uważam, że powinno być wiele więcej kobiet, nie tylko z Płocka, ale w ogóle Polek upamiętnionych, jeśli chodzi o nazwy ulic w mieście, bo chyba niecałe 10% to są tylko kobiety, które są patronami ulic. Więc mało generalnie może trzeba właśnie troszkę iść w kierunku kobiet, bo na razie to jeszcze te kobiety mają. I to jest ciekawe, proszę Państwa, że w komitecie jest tylko jeden mężczyzna. Pan dyrektor Małachowianki, który z nami pracował we wcześniejszych realizacjach, a reszta to są same kobiety, czyli można powiedzieć, że kobiecie właśnie jakby chcą kobietę upamiętnić. I to hasło mi się bardzo, bardzo podoba. Wspomniałyście już i trochę zdradziłyście, że to będzie ławeczka tym razem, tak? Bo ponieważ pomnik Miry Zimińskiej to jest posąg. To znaczy, to jest pewne takie hasło umowne tak naprawdę. To nie chodzi o to, że ona będzie siedziała na ławeczce, bo trochę sobie nie wyobrażamy tej energicznej, dynamicznej Marceliny Rościszewskiej siedzącej na ławeczce. To by było zupełnie niezgodne z jej naturą. Pod tym hasłem ławeczka bardziej mamy na myśli to, że to nie będzie taki pomnik na postumencie, taki wyniosły, tylko to będzie taka właśnie podobna postać, jak postać Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, taka po prostu idąca ulicą Tumską. Gdzieś tam która zatrzymała się w pewnym momencie na Tumskiej. I co mamy nadzieję, że to będzie też takie zaproszenie dla płoczczan, żeby częściej na Tumską przychodzili. Chcemy, żeby to był taki kulturalny salon Płocka. To jest taka nasza idea, żeby tę Tumską ożywić, żeby właśnie pierwsza jest Mira, a potem będzie Marcelina, a potem będzie, mamy nadzieję, jeszcze jakaś następna kobieta. Wiele wybitnych płoczczanek, które należy pamiętać. Oczywiście Płock przecież obfituje w kobiety, które się w sposób taki bardzo istotny zapisały w jego historii. I to wtedy będzie takie właśnie zaproszenie do spacerów. No poza tym pamiętajmy też o tym, że powstaje Filharmonia. Właśnie. Zatem ten deptak będzie też takim ciągiem spacerowym do Filharmonii. I też to jest tak, że przewodnicy, którzy oprowadzają wycieczki po Płocku, w tej chwili pewnie trochę to się tak kończy najczęściej, takie te standardowe wycieczki kończą się przy Muzeum Mazowieckim i przy Mirze. Jest ta nadzieja, że pójdą wtedy dalej, do pomnika Marceliny, a potem w przyszłości jeszcze dalej. A potem w przyszłości tak do właśnie naszej nowej i jeszcze zobaczymy, kim. No tak. Ja myślę, że będziemy zaczynać pewnie od Tumów, a potem właśnie taki ciąg komunikacyjny i to będzie bardzo, bardzo piękne. Czyli plany są bardzo ambitne. Bardzo piękne. Przypomnę, że Marcelina będzie stała mniej więcej vis-a-vis obecnego MDK-u i to będzie takie miejsce docelowe, bo tam z różnych względów właśnie jakby można ten pomnik postawić. Także myślę, że będzie to ciekawa realizacja i że będzie się płoczczanom podobała. Ale tak, faktycznie nie powinniśmy jej sadzać na ławeczce, tak samo jak Miry nie moglibyśmy posadzić na ławeczce, chyba że w kabriolecie. Wtedy by pasowało. W takim razie, na jakim etapie jest teraz ten pomnik? Zawiązał się komitet. Komitet zgłosił zbiórkę publiczną. Jesteśmy w trakcie załatwienia wszystkich formalności. Zawiązuje się także stowarzyszenie, które jest potrzebne, żeby można było pozyskiwać środki, żeby mieć ten swoje numery, swoje konto i tak dalej. Jesteśmy po spotkaniu z wiceprezydentem miasta, z Arturem Zielińskim, który zapoznał się z tą lokalizacją i też ma sprawdzić we wszystkich służbach miejskich, czy to jest tak w 100%, ale może mamy takie właściwie wstępne pierwsze zapewnienie, że będzie to dobrze. W tym miejscu.
No i mamy też taki wyznaczony cel, ponieważ 18 listopada 1918 roku Marcelina Rościszewska powołała Służbę Narodową Kobiet Polskich, zatem w taką 105. rocznicę tego wydarzenia chcemy, żeby można było odsłonić pomnik. Czyli w przyszłym roku. Czyli w listopadzie, myślimy tak właśnie o święcie listopadowym, tym święcie 11 listopada w przyszłym roku, że to będzie możliwe do zrealizowania. Na pewno tutaj pomnik przybliży wielu Płotczanom właśnie postać Marceliny, tak samo jak właśnie Miry, bo jednak się zatrzymują, robią sobie zdjęcie i googlują i szukają jednak, kto to jest, kto tam stoi przy tym naszym kinie, więc myślę, że tutaj będzie podobna sytuacja. Znaczy tutaj myślimy też o tym, żeby oczywiście w jakiś sposób pomnik podpisać, żeby było wiadomo, kto tak, to jest, prawda, ale też będzie możliwość odwołania się do kodu QR i wtedy można będzie sobie więcej poczytać na temat Marceliny Rościszewskiej. Także mamy nadzieję, że to będzie też taka swoista lekcja historii, tak jak lekcjami historii są inne pomniki, bo ludzie, kiedy stają przed pomnikiem, to próbują googlować, dlaczego ten pomnik jest, kto to była ta postać. Także mam nadzieję, że to w przypadku Marceliny będzie bardzo podobne. Dokładnie tak. Jeszcze chciałbym nawiązać do współpracy z rzeźbiarzem, gdzie pani już odniosła się, że już został znaleziony, tak? Tak. Rzeźbiarz. Czy to będzie współpraca też długoterminowa, która ewentualnie ma inne pomniki, ma również pracować nad innymi pomnikami ten rzeźbiarz? On już pracował nad innymi pomnikami, bo tak jak powiedziałam, ma Mirę Zimińską-Sygietyńską, ławeczka pana Chojnackiego, także to jest jego autorstwa, także to nie jest rzeźbiarz, którego my nie znamy, którego realizacji nie widzieliśmy. Poza tym no, to jest profesor Akademii Sztuk Pięknych, więc to jest osoba, która wiele ciekawych rzeczy już w życiu zrobiła, co zresztą można łatwo zobaczyć na Facebooku, prawda? Na jego piękne media społecznościowe. Taki człowiek, który potrafi słuchać, prawda? Bo mieliśmy już spotkanie wspólne, tak. To jest takie bardzo istotne, że tak dobrze reaguje na wszelkiego rodzaju uwagi. Oczywiście wiemy, że nie będzie robił tego pomnika pod nasze dyktando, ale niemniej to jest bardzo dobrze, kiedy ta współpraca widać już, że będzie dobrze przebiegała. No tu są wcześniejsze doświadczenia bardzo dobre za tym. I jeżeli chodzi jeszcze o pana Marka, no to też można właśnie na Facebooku obserwować piękne portrety znanych Płotczan i osób z Ciechanowa również. Tak, ale on też uczestniczy, bo przyjeżdża, ogląda wystawy Płockiej Galerii Sztuki, w Książnicy, w muzeum, więc też Płock nie jest mu obcy niewątpliwie. Czuje atmosferę tego miasta, czuje też historię. No myślę, że to i bez wątpienia lubi Płock. I też bierze udział w pracach komitetu, co też jest bardzo ważne, bo jakby mamy możliwość te swoje sugestie jakieś przekazać i to też nie jest tak, że to trafia w próżnię, bo pan Marek jest zawsze chętny posłuchać naszych opinii. Mówię, same kobiety, więc i na przykład poprosiłyśmy to o to, żeby pani Marcelina Rościszewska no, miała charakterystyczny dla niej z tego zdjęcia, gdzie Piłsudski ją odznacza krzyżem walecznych, miała taki piękny kapelusz wielki, który był charakterystyczny właśnie, no przynajmniej w pamięci Płotczan to zdjęcie się zapisało jako takie bardzo charakterystyczne. Poprosiłyśmy pani dyrektor, tak prawda? No i będzie Marcelina. Będzie Marcelina w kapeluszu. Piękny sukni z innego zdjęcia, w kapeluszu z tego zdjęcia, także myślę, że taki efekt końcowy będzie naprawdę bardzo... Ja jako kobieta naprawdę już się nie mogę doczekać tego pomnika. Zaprosimy państwa na pewno. Na pewno przyjdziemy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. No i jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby obejrzeć pomnik, kiedy już powstanie, a tymczasem zapraszamy na kolejną ciekawą rozmowę. A teraz mamy propozycję dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas z rodziną. Ranczowisko to idealne miejsce na spędzenie czasu poza zgiełkiem miasta. To również dobra okazja, by poznać różne ciekawe gatunki zwierząt. Ja już się zaprzyjaźniłam z Zosią, zaraz o niej porozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy z Michałem Nersem, właścicielem ranczowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, jakie atrakcje czekają nas na ranczowisku. Na co dzień przyjeżdża do nas bardzo dużo grup różnych szkolnych, młodszych dzieci, większych, przyjeżdżają też dorośli. Mamy spory zwierzyniec, prowadzimy różne zabawy,
Można zrobić ognisko, różne takie właśnie chodzenie na sztudłach, strzelania z łuku. Także mamy dużo przygotowanych takich różnych atrakcji na świeżym powietrzu. Czyli nikt tam się nudzić nie będzie. Jaka atrakcja jest najczęściej i najlepiej odbierana, że tak powiem? Raczej to będą zwierzaki, wiadomo, dużo gatunków, takie bardzo zróżnicowane, także jednak te zwierzaki najbardziej chyba przyciągają. To skoro już mówimy o zwierzętach, ja tutaj się zaprzyjaźniłam mamy i przedstawiłam Zosię, tak. Zosię, tak, to jest Zosia. Jakie mamy jeszcze zwierzaki tutaj u Was? Tutaj akurat mamy gada. Gady są trzymane w specjalnym pomieszczeniu, bo wiadomo, one wymagają specjalnej temperatury, specjalnego oświetlenia. Ale na zewnątrz, na samym terenie ranca jest dosyć dużo gatunków, takich, które są przystosowane do życia właśnie na zewnątrz. Od zwierzaków takich, można powiedzieć, hodowlanych, czyli jakieś kózki miniaturki, owce miniaturki, przez zwierzęta takie bardziej dzikie, takie bardziej tropikalne, można powiedzieć. Jak na przykład koati południowej, jeżozwierz, czy lis polarny. Czyli takie gatunki, które u nas nie występują w naturalnym środowisku. Bardzo zróżnicowany jest ten nasz zwierzyniec. Dość sporo pan ich wymienił. Ile ich tak naprawdę jest? Na to pytanie jeszcze mi się nigdy nie udało nigdzie odpowiedzieć. Często ktoś właśnie pyta, ile jest gatunków. Ja ich nigdy tak naprawdę nie liczyłem, tych gatunków. Mhm. A który się cieszy największym zainteresowaniem? Dzieci? I które zwierzę jest najbardziej przyjazne? Bo ja rozumiem, że Zosia krzywdy nikomu nie zrobi, że ja sobie mogę z nią tutaj siedzieć i możemy rozmawiać i ja mogę sobie Zosię głaskać. Tak, wąż jest przyzwyczajony, specjalnie był przyzwyczajany właśnie do dzieci, do dorosłych, żeby nie przejawiał żadnej agresji, żeby też się zwierzak nie stresował. Także ten zwierzak nie odczuwa stresu, on po prostu sobie siedzi, jest mu ciepło, jest mu wygodnie. Ciepło, czyli wąż lubi ciepło, bo jest dość zimny. Tak, węże są zimne, są to zwierzęta, w których ta temperatura ciała się bardzo zmienia. One potrzebują się wygrzać, czasami gdy się zbyt mocno wygrzeją, potrzebują się też schłodzić. Na człowieku jest mu po prostu wygodnie i ciepło. Mhm. Optymalna temperatura, także... Tak. To myślę, że Zosia się ze mną naprawdę zaprzyjaźni, ponieważ ja zawsze jestem gorąca, więc na pewno jej tu będzie dobrze. No ale właśnie, mamy te spragnione miłości zwierzaczki u Was, ale poza tym wspomniałeś na przykład, że strzelacie z łuku, macie różne ogniska, tak? W takich bardziej westernowych klimatach, że Indianie i te sprawy? Tak, można powiedzieć, trochę klimatów westernowych, trochę takie nawiązanie jakby do wsi, czyli te zwierzęta hodowlane, których teraz jest tak naprawdę coraz mniej, mało gdzie można już zobaczyć krowy, owce, kozy. Takie, my mamy też takie różne rasy, mamy miniaturki, może nie takie typowo hodowlane, ale takie nawiązanie jakby do wsi staramy się mieć. Z drugiej strony są te zwierzęta egzotyczne, także to jest takie połączenie i egzotycznych, i tych hodowlanych, taki, ja to zawsze mówię, że taki jeden wielki miks. Taka swojska egzotyka. A które zwierzę się najbardziej i przytula? Przytula. Zależy do kogo, można powiedzieć jeszcze. No właśnie myślę, że do tych, co przyjdą. No bo ja jak idę i na przykład są alpaki, to ja bym strasznie chciała przytulić te alpaki, ale one wcale się nie chciały ze mną tulić. Znaczy, nasze alpaki są bardzo przyjazne, one się akurat lubią bardzo przytulać. Lubią. Od małego są przyzwyczajone do tego i z nimi nie ma problemów. Na każde zawołanie przychodzą, dobrze się przytulają, są bardzo łagodne. Ale tak samo kozy, owce są lubią towarzystwo, lubią właśnie jak przyjeżdżają dzieci. Szczególnie te w okresie takim wiosennym, gdy są maluchy, maluchy kóz, właśnie maluchy owieczek, one są takie śmieszne, rozrywkowe bazy i one są strasznie ciekawskie. One do każdego podchodzą, chcą sprawdzić, czy coś dostaną, to z nimi jest zawsze wesoło. Są też gatunki, wiadomo, które się przyzwyczajają tylko do swojego opiekuna i one po prostu są bardziej obojętne na obce osoby. Są takie gatunki, z którymi pracujemy, z którymi robimy też różne pokazy, tak jak mamy na przykład sowy. No, sowy się przyzwyczajają raczej do swojego opiekuna. Inna osoba może je wyjąć oczywiście na rękawicy, żeby było bezpiecznie, ale one są wtedy dosyć obojętne. One się bardzo zżywają ze swoim opiekunem i cały czas go wypatrują. Mhm. To zależy tak naprawdę od gatunku. A które zwierzę jest najbardziej, albo który gatunek jest najbardziej agresywny? Agresywny? Znaczy tak ciężko powiedzieć, czy jest jakiś gatunek taki agresywny, bo zwierzęta same z siebie nie są agresywne. Na pewno jedna z samic koati, czyli znaczy ostronos południowy, jest przywiązana tylko do mnie i ona po prostu nie pozwoliłaby, żeby ktoś inny ją mógł dotykać czy głaskać. Po prostu jest taka zrobiona barierka, jest pewien dystans, do którego można podchodzić, właśnie odległość, i jeśli obca osoba podejdzie zbyt blisko, ona od razu takim ostrzegawczym piskiem daje znać,
że to jest zbyt bliska odległość, żeby się odsunąć. No ona to jest tylko do mnie przywiązana. Które to jeszcze zwierzę? Jeżowiec wiesz, na przykład jest bardzo sympatyczny, podchodzi do, zawsze tak ciekawsko, jest taki zaciekawiony, jak gdy ktoś przyjeżdża, ale jeśli chodzi o wejście na wybieg na przykład, jeżowieża wchodzę tylko ja raczej. Wtedy to jest samiczka, która po prostu obcych osób na wybiegu raczej nie będzie tolerowała, a ponieważ to jest jeżowiec, czyli zwierzę dosyć niebezpieczne może być, gdyby się zdenerwowało, to dla bezpieczeństwa wchodzę tylko ja do środka. Co taki jeżowiec może zrobić, jeżeli się zdenerwuje? No jeżozwierzę po pierwsze, to jest jeżozwierz indyjski, czyli taki jeden, drugi co do wielkości gatunek jeżozwierza, bo jest tych gatunków około, jak pamiętam, 15 chyba. Zwierzę około 15 kg, czyli takie można powiedzieć wielkości psa. No u jeżozwierzy najbardziej niebezpieczne są kolce. Mhm. Mają setki kolców na sobie. Gdyby się zdenerwował, potrafi, one potrafią biegać szybko do tyłu. One wtedy nadziewają swojego przeciwnika na te kolce. Jeśli się zdenerwują, potrafią też na kilka metrów wystrzelić swoje kolce, jak są porządnie zdenerwowane. No i te kolce są dosyć niebezpieczne, ponieważ to są tak zwane kolce harpunowe, czyli one się wbijają w skórę i się nie cofają. Czyli są z haczykiem jakimś? Mają takie niewidzialne, tak jak bardzo małe haczyki jakby. Ze skóry ciężko jest to usunąć. Także takie zwierzę potrafiłoby być bardzo niebezpieczne. Lepiej nie podpadać. Znaczy, jeśli przez ogrodzenie ona jest bardzo przyjazna. Jeśli ktoś wejdzie, ona patrzy wtedy, ona rozpoznaje opiekuna. Czyli nie traktuje tutaj ludzi jako naturalnego wroga na pewno. Nie jest w ogóle płochliwa, ona bardzo, bardzo jest taka towarzyska, ale też czasami nawet podchodzi do głaskania, ale raczej nikt jej nie próbuje głaskać, bo to... Ciężko przytulić. Jeżdżąc też nie wie, że jest jakiś taki mocno kujący i niebezpieczny aż tak do końca. Dlatego ona przychodzi do głaskania, no ale nie ma chętnych po prostu. A jak pogłaskać takiego jeżozwierza? Znaczy da się, ale no, trzeba uważać, bo to w sekundzie te kolce się nastawiają, opuszczają. Mhm. Jeśli się by ręko źle złapało, można po prostu mieć przebitą rękę tak naprawdę. Także trzeba uważać z tym. Oj, to naprawdę nie ma żartów. Tych gatunków zwierząt jest dość sporo. No właśnie, atrakcji tak samo. Wspomnieliśmy o alpace, wspomnieliśmy o jeżozwierzu. Takie dość memowe towarzystwo, a jeśli chodzi o kolejne takie zwierzątko, nie macie może miodożera u siebie? Nie, ale mamy na przykład takich ciekawych, który jest mało w Polsce, mamy na przykład mangusto liska afrykańskiego, to jest rzadkie zwierzę. Aha. Niektóre ogrody zoologiczne posiadają tylko. Chyba nasz nie posiada. Nie. Jak z tego co pamiętam jest, te mangusto liski mają w zoo w Gdańsku. Powinny być jeszcze, bo tam od lat są ten zwierzak. A czym one się żywią? Są to drapieżniki. W naturze polują głównie na pająki, na węże. To jest ich taki w naturze pokarm. Jest to zwierzę, które jest odporne na przykład na jad koby, na jad grzechotników. W naturze one występują w północnej Afryce, czyli taki ciepły klimat lubią. Trochę przypominają surykatkę, trochę fretkę, trochę mają z lisa. Och, to kochane! Mają taki puszysty, śmieszny ogon. Zwierzak w wielkości no, większy od fretki jest. A można tulić? Raczej nie. One są takie strasznie nakręcone, jak to mówię, na jedzenie. One jak zobaczą coś do jedzenia, to po prostu już biegną. Ale mogłabym go nakarmić? Nakarmić się da z ręki. Nakarmić, a potem jeszcze można ewentualnie przytulić, jak już się naje, zaśnie. Dobrze, bo tak, ja nie ukrywam, ja jestem fanką jednak tych zwierzaków, których wszystkie można tulić i wszystkie bym tuliła. Rozumiem, że nie wszystkie będę mogła wytulić. A co dla fanów właśnie gadów? Bo rozumiem, że mamy tutaj węża, mamy Zosię. Co jeszcze? Węży mamy w sumie dwa, takie, które jeżdżą na zajęcia. Z gadów mamy też agamę brodato, czyli taki popularny dosyć gatunek jaszczurki z Australii. Dosyć taki znany. Mamy też gekona gruboogonowego, czyli taki afrykański gatunek gekona. Tych gadów nie ma jakoś dużo. Są to gady, które są przyzwyczajone do zajęć, z którymi prowadzę różne warsztaty, takie można powiedzieć przyrodnicze. Także te zwierzaki, wszystkie te małe zwierzaki te są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem. Nie ma takich, które są płochliwe, czy nie da się ich wyjąć na przykład. Z takich małych futerkowych mamy na przykład też tłustogony afrykańskie, też takie specyficzne stworzenie. Tego chyba też nie widziałam. Wielkości chomika zwierzę, bardzo rzadkie. Pochodzi z też afrykański gatunek. Wygląda trochę jak chomik, trochę jak mysz i ma taki śmieszny ogon. Śmieszny taki gruby ogon, który kompletnie do tego zwierzaka nie pasuje. I zwierzę z natury jest po prostu bardzo przyjazne. One nie przejawia kompletnie agresji, nie potrzeba ich nawet jakoś specjalnie oswajać. One z natury po prostu są ciekawskie i dają się od razu głaskać. Mm-hmm. To tak na koniec, jeżeli przyjedziemy z rodziną czy z przyjaciółmi, ile czasu powinniśmy poświęcić w takim ranczowisku?
To zależy tak naprawdę, zależy od pogody, wiadomo. Ile mamy wolnego? Ile jest wolnego? Ale tak, żebyśmy tak naprawdę żadnego zwierzaka nie zaniedbali, żebyśmy wszystkie zdążyli na spokojnie i zobaczyć. I postrzelali, żebyśmy sobie z łuku i usiedli przy ognisku, smażyli kiełbaskę. Tak. Czasowo dosyć długo to schodzi, no. Tym bardziej, że my, jeśli ktoś nas odwiedza, jeśli przyjeżdżają osoby, to staramy się właśnie oprowadzać i opowiadać o tych zwierzętach, pokazać im nasze możliwości. Dlatego samo to oprowadzanie zajmuje właśnie trochę czasu, plus ognisko, plus właśnie różne inne atrakcje, także czasowo trzeba sobie trochę zaplanować. Trochę zaplanować. Tak. Czyli dobry pomysł na weekendowe plany. W tygodniu też mamy otwarte, ale najwięcej jednak jest, właśnie najwięcej się dzieje w weekendy u nas. Mhm. Dziękujemy bardzo za rozmowę. My naszych widzów zachęcamy, żeby odwiedzić właśnie takie ranczowisko i żeby czegoś więcej dowiedzieć się o właśnie takich fajnych zwierzakach. A my tymczasem zapraszamy na reklamę. Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa Neuromed to nowe miejsce na zdrowotnej mapie Płocka, które zadba o Twój komfort fizyczny i psychiczny. W tym miejscu znajdziesz specjalistów wysokiej klasy z różnych dziedzin. Neuromed Płock, ulica Bielska 14A przez G. Undesign to nowoczesna firma, której pasją jest zamiana Twojego domu w przytulne miejsce do mieszkania. Do każdego zamówienia podchodzimy w sposób indywidualny, pomiary wykonujemy u klienta, szyjemy na zamówienie, a także zajmujemy się montażem. Tirany, zasłony, rolety, dywany oraz wiele innych rzeczy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz w sklepie stacjonarnym przy ulicy Sikorskiego 10 w Płocku. Amore Residence na Płocku jest już od ponad 20 lat. Oferuje przede wszystkim ogromne doświadczenie i pełen profesjonalizm. Amore zapewnia kompleksową organizację spotkań okolicznościowych, a specjalnością są wyjątkowe, tematyczne przyjęcia weselne. Obiekt posiada 3 sale oraz ogród pełen zieleni. Jego centralnym punktem jest ogromna altana, w której jest możliwość organizowania ślubów i wesel plenerowych. Amore Residence to również baza noclegowa, pełna zadowolenie i niezapomniane chwile tylko w Amore. Płock, ulica Traktowa 12. Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy medyczne centrum dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18.
przerwie wracamy do programu, a już za chwilę. Wsparcie humanitarne dla Ukrainy jest wciąż bardzo potrzebne. Czy Polacy mają jeszcze siłę pomagać? A na koniec porozmawiamy o inicjatywie, która stawia kobietę w samym centrum. Zapraszamy do studia plenerowego Amore Residence. Wojna za naszą południowo-wschodnią granicą wciąż trwa, więc niezwykle istotne jest wsparcie dla naszego sąsiada. Czy dalej mamy siłę pomagać i czego najbardziej w tej pomocy brakuje? O tym porozmawiamy z przedstawicielkami organizacji Fundacja Fundamenty, wiceprezeskami Barbarą Wójcik oraz Marzeną Piotrowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, na czym w ogóle skupia się działalność Fundacji Fundamenty. Fundacja Fundamenty powstała praktycznie z wielkiego pragnienia naszej pani prezes Sylwii Sawickiej. To ona była inicjatorką. Spotkałyśmy się w naszym życiu zawodowym i doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy tę fundację tworzyć razem. Bardzo długo szukałyśmy obszarów, w którym będziemy działały. Wiele rozmów przeprowadziłyśmy, wiele testów i doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy się zajmować interakcją i komunikacją. Komunikacją między ludźmi, komunikacją między pokoleniami, między społecznościami, ale także komunikacją ze sobą. Bo jeżeli mamy komunikację ze sobą, z własnym ciałem, jesteśmy w stanie harmonii, tak? Wtedy jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby być pozytywnymi, żeby pomagać ludziom i żeby osiągać cele. Więc całym zamysłem naszej fundacji było szerzenie idei komunikacji bez przemocy, ale także kompetencji cyfrowych. Niestety wydarzyła się wojna i z odruchu serca zaczęłyśmy myśleć o tym, jak możemy pomóc. Ponieważ wraz z Sylwią zaprosiłyśmy do naszej fundacji również Marzenę. Zarówno ja, jak i Marzena jesteśmy z branży logistycznej. Zaczęłyśmy się zastanawiać, jak zrobić to racjonalnie. Wiedziałyśmy, że jest organizowanych wiele zbiórek, więc tutaj dublowanie tego typu akcji z naszego punktu widzenia nie miało sensu. Postanowiłyśmy robić to, co potrafimy najlepiej, czyli organizować transport. Tego, co zostało zebrane, żeby można było dostarczyć to ludziom, którzy tych rzeczy, tej pomocy potrzebują. Jak to jest z tym transportem? Dlaczego to jest takie ważne, żeby organizować? Czemu to jest takie ważne? Dlatego, że tym clue, sercem naszej działalności tej pomocowej jest to, że my dostarczamy tą pomoc tam do Ukrainy. Czyli jest wiele organizacji, które działają tutaj w Polsce, wspierają ukraińskich kobiety, dzieci, mężczyzn. Tak? Natomiast naszym celem jest dostarczenie tego, co jest najbardziej potrzebne do ludzi walczących w Ukrainie. I teraz to, co jest problemem, to jest właśnie transport. Dlatego, że zbiórkę żywności, produktów medycznych bądź też jakichś opatrunkowych możemy przeprowadzić tutaj w Europie, możemy to zaimportować tutaj do Polski, tak, na magazyny, natomiast trzeba to dostarczyć tam. I to czym się też jest problem w znalezieniu kogoś chętnego tam, żeby przewieźć, tak, w strefę konfliktu. Dokładnie. Na teren zachodniej Ukrainy jeszcze takiego wielkiego problemu nie ma, ponieważ te ciężarówki jeżdżą tak, tam jest spokojniej. Dokładnie, tak, nie ma jeszcze aż takiej agresji, prawda? Natomiast to, co nam się udało już zorganizować, to dostarczyliśmy dosłownie w weekend naszych świąt żywność do Charkowa. Przed atakiem z 17 kwietnia udało się dowieźć tą najpotrzebniejszą żywność. I ja mówię o najpotrzebniejszej żywności. Naprawdę ci ludzie cieszą się z ziemniaków, z cebuli, z mąki, z ryżu. To są podstawowe produkty, które nam się wydaje, że są na wyciągnięcie ręki. Im tego brakuje. A też pewnie jakieś suchary tego typu rzeczy jak z długą datą ważności. Tam, tak, wszystko co się nie zepsuje tak naprawdę przez kilka dni do dwóch tygodni jest naprawdę potrzebne. Co więcej z transportem. Dlaczego zaangażowałyśmy się akurat w transport? Współdziałamy też z innymi fundacjami, między innymi z fundacją BI Hero UA w Pruszkowa, która gromadzi też na swoich magazynach żywność i produkty pierwszej potrzeby, ale też sprzęt medyczny do szpitali. Natomiast naszym zadaniem jest to przetransportować, czyli tak jakby dzielimy troszeczkę nasze kompetencje. Z początku, tak naprawdę od drugiego, trzeciego dnia wojny wpływały do nas zapotrzebowania na ten transport i jeszcze mogliśmy to realizować swoimi środkami, płaciliśmy za to, tak? Firmy transportowe też robiły te usługi za darmo. W chwili obecnej no, mamy taką sytuację, że nie stać po prostu nas, Polaków, na to, aby cały czas działać charytatywnie. Więc stąd też gorąca prośba fundacji o wsparcie naszych zbiórek, ponieważ te środki przeznaczamy na opłacenie transportu. I dlaczego? Dlatego, że mamy zamówienie przykładowo na żywność, tak?
i nie chcemy, aby ci obywatele Ukrainy czekali. Czyli jest zamówienie, zebraliśmy i to musi jechać. Prawda, z tymi krótszymi terminami się po prostu przeterminuje zanim... Dokładnie. Jeśli to będzie miało czekać jeszcze parę dni. Poza tym ludzie na jedzenie nie powinni czekać. No tak, to na pewno. A czego najbardziej brakuje? Jeżeli chodzi o żywność, to wszystkiego. Zachodnia Ukraina jeszcze jako tako się trzyma, natomiast Charków, te okręgi, które są tam niestety i bombardowane i cały czas atakowane, ci ludzie potrzebują wszystkiego. Oni nie są w stanie sobie wyprodukować tej żywności ani przywieźć. Więc tam brakuje wszystkiego. Mąka, cukier, wszelkiego rodzaju puszki, konserwy, nawet czy cebula, czy marchew, czy ziemniaki, tak? Coś, co można ugotować, przetworzyć, to wszystko jest mile widziane. Także jeżeli ktoś nie może wesprzeć nas finansowo, a ma możliwość wesprzeć właśnie w postaci żywności, środków opatrunkowych bądź medycznych, to oczywiście to będzie spożytkowane. No właśnie, jeżeli ktokolwiek chciałby pomóc, to gdzie powinien się udać? Zapraszamy tak naprawdę na Facebook Fundacja Fundamenty. Mamy tam swoją stronę. Znajdziecie nas Państwo też na LinkedIn w serwisach. Strona w chwili obecnej jest w przebudowie, natomiast na serwisach społecznościowych są też kontakty do nas. Jest adres mailowy, więc tam można się z nami skontaktować i oczywiście podejmiemy wszelkie kroki, aby albo pomóc, albo przyjąć po prostu darowizny bądź wsparcie. Ja chciałem zadać jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo jak wiemy, z początkiem tej wojny bardzo dużo było osób chętnych do tego, żeby pomagać. Bardzo tłumnie Polacy się gromadzili i organizowali właśnie wiele zbiórek i tych towarów było od groma po prostu. Jak sytuacja wygląda teraz? No, to już chyba z zapałem tak dobrze nie ma. Czy nadal się garną do pomocy? Bo to już jednak ciągnie się za mi już drugi miesiąc, tak? Trzeci już, trzeci miesiąc. To jest tak zwany zryw serca, który miał miejsce i wszyscy to obserwowaliśmy. Natomiast teraz faktycznie jest tego troszeczkę mniej, ale no nie ma co się też dziwić zwyczajnym ludziom. Każdy pomagał jak mógł, nie każdego stać na to, aby co miesiąc swojego budżetu domowego generować wsparcie. Bardzo dużo Polaków jeszcze pomaga, bardzo dużo firm pomaga. Wiele osób jest bardzo zaangażowanych, natomiast tego wsparcia cały czas potrzebujemy. W sumie cieszymy się, że tutaj powstają też takie organizacje, które biorą już troszeczkę odpowiedzialność i starają się zorganizować to i dopiąć tutaj w Polsce, tak, bądź w Europie. Natomiast bardzo potrzebujemy wsparcia państwa, tak, wszystkich, którzy tylko mogą, aby pomogli nam dostarczyć te produkty do Ukrainy, bo tam ta Ukraina naprawdę dużo osób zostało, część osób też wraca. Tam. Wracają, tak. Tak, tak, dokładnie. Więc musimy pamiętać, że po prostu no, ta pomoc jest cały czas potrzebna. Tak, ja tutaj chciałabym jeszcze dodać, że bardzo oczywiście prosimy Państwa o wsparcie i też prosimy o rozpropagowanie tej informacji. Ze swojej strony też używamy naszych kontaktów, nie tylko tych lokalnych, krajowych, ale tych zagranicznych. Myślę, że warto też, jeżeli mamy znajomych za granicą, bliskich jakichś, poinformować, jaka jest sytuacja i być może oni, nie będąc na tej pierwszej linii wsparcia, na jakiej my Polacy byliśmy przez długi czas, będą chętni teraz, żeby wyasygnować nawet, nie wiem, 10-20 euro. Myślę, że nie będzie to obciążeniem, a na pewno pomoże w realizacji tej pomocy, na którą obywatele Ukrainy tak czekają. Ja trochę zmienię temat, ponieważ założenia Fundacji Fundamenty naprawdę są piękne. Od jak dawna w ogóle trwa ta fundacja i co się do tej pory udało zrobić poza pomocą dla Ukrainy? Fundacja została założona w październiku ubiegłego roku. Tak jak powiedziałam, my półtora roku nosiłyśmy tę ideę w sobie i chciałyśmy przedstawić się naszej lokalnej społeczności, że zaistniałyśmy, więc pierwszą akcją było zebranie pieniędzy na rowery dla czterech dziewczynek z rodzinnego domu dziecka. Ta akcja zakończyła się sukcesem, dziewczynki dostały rowery przed pierwszym dniem wiosny, też chciałyśmy, żeby te wiosny powitały na tych wymarzonych rowerach i żeby mogły korzystać z aury, z ruchu i cieszyć się ze swoimi rodzicami wspólnie spędzanym czasem. Także to zrealizowałyśmy. Kolejne akcje przed nami, chcemy działać lokalnie, chcemy też jakby skupić wokół siebie kobiety. Planujemy w sierpniu bieżącego roku taki weekend wsparcia dla kobiet i też mówienia o tych wartościach, które nam przyświecają, czyli przede wszystkim o tej komunikacji i takiej harmonii, która mamy nadzieję, że kręgami będzie się rozchodziła coraz dalej i że będziemy w stanie przekazać też dobre wzorce innym pokoleniom. Mamy w głowie różne idee, mamy w głowie idee komunikacji poprzez uczenie, jak dyskutować
dyskutować, czyli kluby dyskusyjne, tak, debatowe nawet, tak, żeby młodzież wiedziała, że można się różnić pięknie i różnie komunikować, różnie rozmawiać i potem wciąż po tej czasami konfliktowej dyskusji wyjść i żyć normalnie, być w normalnych, ciepłych, zdrowych relacjach. Także ta komunikacja to dla nas jest core. Mamy nadzieję, że po tym jak sytuacja w Ukrainie, miejmy nadzieję, się będzie stabilizowała, że też dołączą do nas i wolontariusze, i inne osoby, będziemy mogły realizować to, z czym rozpoczęłyśmy tę ideę. Czyli najbliższe tak naprawdę wydarzenie, jakie będzie, to w sierpniu, tak? Rozumiem, to ten weekend dla kobiet. Nie mogę się doczekać, będę na pewno obserwowała. Zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. A my apelujemy oczywiście o to, żeby dalej pomagać, jeśli oczywiście możemy to robić. No i potem już, jeśli wojna minie i konflikt, może jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. A my apelujemy oczywiście o to, żeby dalej pomagać, jeśli oczywiście jesteśmy w stanie to robić. No i nawiązujmy zdrowe relacje międzyludzkie. A teraz zapraszamy na prognozę pogody. W późniejszej porze dnia przewiduje się ocieplenie nawet do 20 kresek powyżej zera. Wiatr z zachodu osiągnie prędkość 11 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach będzie wskazywać 1020 hektopaskali. Nie przewidujemy opadów deszczu, ale umiarkowane zachmurzenie będzie się utrzymywać do końca dnia. W niedzielę w powiecie płockim temperatura ma osiągnąć wartość do 20 stopni Celsjusza. Z prędkością do 18 km na godzinę powieje wiatr z północnego zachodu, a ciśnienie osiągnie wartość 1023 hektopaskale. Dzień zapowiada się dość pochmurnie, ale bez opadów. A ponieważ my kobiety powinniśmy się wspierać, teraz mamy temat specjalnie dla Was o kobietach i z kobietą. Naszym gościem jest Anna Klekowicka, Stowarzyszenie Kobiety w Centrum. Cześć! Witam Was serdecznie. Cześć! Może zacznijmy od tego, jakie są w ogóle cele stowarzyszenia? Stowarzyszenie jest młodą organizacją, która powstała z potrzeby serca kobiet, dedykowana dla kobiet w celu wspierania ich w wielu sferach życia. Tak naprawdę bez względu na wiek, na potrzeby, w tych strukturach naszego całego stowarzyszenia są osoby, które zawsze mogą posłużyć pomocą i wsparciem, dadzą poczucie, że jesteśmy solidarne i że możemy na siebie nawzajem liczyć. Czy każda kobieta może dołączyć do takiego stowarzyszenia? Oczywiście, wręcz chętnie przyjmujemy wszelkie nowe kobiety, które chciałyby wnieść cokolwiek swoją energią, albo czegoś się nauczyć, albo po prostu poradzić, bo jest tam miejsce dla każdej kobiety. Chcemy, żeby to stowarzyszenie się rozrastało i dawało poczucie tego, że nie tylko jesteśmy dla tego, żeby być, ale żebyśmy dawały takie poczucie wsparcia, pomocy, że możemy na siebie liczyć, żebyśmy obaliły te mity, że kobiety niestety nie zawsze są dla siebie przychylnie nastawione. Tylko kłody pod nogi potrafią rzucać. No niestety, myślę sobie, i się oburzają, że mają sukienkę taką samą na przykład. Sukienka to jeszcze myślę sobie, że... To już inny temat. Ale to nawet o długość włosów, o kolor oczu, o wszystko można się jakby być złym i zazdrosnym. Tak, a my chcemy zupełnie inaczej działać. Dlatego idea w ogóle bardzo mi się podoba, że to kobiety i kobiety będą się wspierać, bo faktycznie trzeba szukać tej pozytywnej kobiecej energii. Ile już kobiet zrzesza takie stowarzyszenie? Przez rok, bo niespełna troszeczkę więcej niż rok się założyła ta organizacja dzięki bardzo charyzmatycznym i odważnym, myślę, kobietom, które chciały wspierać się nawzajem. Przez ten rok już jest nas ponad 200 i są to kobiety, które faktycznie nie tylko są dlatego, żeby figurować na liście stowarzyszenia, ale wnoszą sobą jakąś energię. Pracują, działają, wspierają. Nie tylko stricte pomocowo, bo też zajmujemy się organizowaniem konferencji, akademii. Współuczestniczymy w bardzo poważnych przedsięwzięciach na skalę ogólnopolską, bo chociażby niespełna kilka tygodni temu byłyśmy partnerem 7. Kongresu Samorządów Europejskiego Kongresu w Mikołajkach, gdzie kilkanaście członkiń stanowiło ważne ogniwo, bo byłyśmy moderatorkami bądź panelistkami, gdzie poruszano kwestie
wszystkich sfer życia, bo to były sfery życia, kultury, ośrodowiska, opieki seniorów, wolontariatu. Także tak naprawdę skupiamy w swoich strukturach kobiety, które w każdej gałęzi, bądź mówiąc kolokwialnie, sferze życia, ma coś do powiedzenia i wnosi jakąś dobrą energię. No właśnie, powiedzieliśmy o charyzmatycznych i odważnych kobietach. Kim one są? Może warto przedstawić te postaci? Może skupmy się na poziomie naszego lokalnego tutaj terenu, bo to jest najbardziej, myślę, takie namacalne i będzie obrazowało to, kim jesteśmy. Z racji na to, że tak jak wspomniałam wcześniej, kobiety tu w centrum się bardzo dynamicznie rozwijały, a pani prezes i jej jakby pomocnice najistotniejsze nie miały już wpływu na to, co się dzieje, albo nie miały takiej kontroli na to, co się dzieje w strukturach stowarzyszenia, powstał pomysł, aby dokonać regionalizacji. I tak też z tego pomysłu powstało nasze tutaj stowarzyszenie Kobiety w Centrum, Mazowsze Północ, które w swoich strukturach obszarem obejmuje miasto Płock, Płońsk, Sierpc, Ciechanów i Gostynin i odpowiednio powiaty. Także jest to dość duży okrąg. Także w ramach tego obszaru jest nas tak naprawdę od poziomu edukacji, kultury, profilaktyki zdrowia, wszędzie jesteśmy. I to też daje możliwość, że naprawdę możemy się wspierać, bo tam kobiety są nastawione pozytywnie do siebie. Nie ma budowania mostów, tylko my je burzymy. Chcemy, żebyśmy miały poczucie swojej siły. W takim razie, jakie macie plany? Jeszcze chciałem nawiązać właśnie do tego, że z różnych dziedzin, tak, bardzo z wielu tak naprawdę to są kobiety, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami. To też stwarza duże pole do popisu dla fundacji, prawda, która może rozszerzać bardzo, bardzo rozległą działalność przez to prowadzić. Dokładnie tak. Takie są też założenia, że jakby nasze działania mają być skoncentrowane wokół naszego jakiegoś planu, a ja sobie pozwolę przeczytać, żeby nie zgubić żadnego istotnego. Tak jak powiedziałam, że głównie wspieramy się, dajemy poczucie solidarności i niezależności. Organizujemy te wszystkie wydarzenia, o których powiedziałam, szkolenia, warsztaty. Teraz jesteśmy też z otwartością, patrzymy na napływającą grupę kobiet z Ukrainy, które też potrzebują ogromnego wsparcia. I to się dzieje. To się dzieje już na poziomie naszego stowarzyszenia. W różnych oddziałach, mniej lub bardziej zintensyfikowane, ale już to wszystko jest. Poza tym wnioskujemy o przeprowadzenie badań na skalę naszego kraju. Chociażby ostatnio były publikacje podczas kongresu w Mikołajkach. Promowanie nauki, dbanie o rozwój kultury i sztuki oraz współtworzenie kampanii prozdrowotnych, wspieranie inicjatyw proekologicznych z nastawieniem na rozwój turystyki regionalnej, podtrzymywanie i propagowanie polskiej tradycji, aktywizacja seniorów i jakby wspieranie idei wolontariatu. To są takie główne założenia, które są dla nas istotne i chcemy bardzo mocno, żeby te wszystkie założenia były też, rozwijały się lokalnie, czyli tutaj w naszym Płocku. I dzięki temu, że jest nas grupa kobiet, która się chciała do tego przychylić, już dynamicznie działamy na rzecz tego naszego oddziału. 14 maja będziemy tutaj w Teatrze Dramatycznym prowadzić uroczystość otwarcia regionalnego oddziału Kobiety w Centrum Mazowsze Północ, gdzie liczymy na obecność kobiet, około 200 kobiet, które będą z tych wszystkich wcześniej wspomnianych miast bądź powiatów. Tam chcemy przede wszystkim przedstawić założenia. To, co dzisiaj robimy tutaj w ramach naszego programu. Chcemy też, żeby kobiety, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu, w tej uroczystości, miały poczucie tego, co będziemy robić w ramach tego stowarzyszenia. Jakby już nasz dotychczasowy dorobek pokazuje na to, że to nie są puste słowa. To jest faktycznie dynamika w działaniu, bo to jest tylko rok tego stowarzyszenia, a się bardzo mocno rozbudowuje. Tak jak powiedziałam, wizja i misja Stowarzyszenia Kobiet w Centrum zostanie przedstawiona przez zarząd centralny, czyli panią Magdalenę Sobkowiak i jej zastępczynię. Oprócz tego będzie stand-up, który zostanie wygłoszony, zaprezentowany przez mega charyzmatyczną panią dziennikarkę de facto, Joannę Warechę, kobiety, M jako kobieta, tytuł taki przewrotny celowo. Oprócz tego wystąpienia okolicznościowe osób zaproszonych,
Taką perełką będzie spektakl Biskupieckiego Teatru Na Przekór pod tytułem Zaginiona według reżyserii Magdaleny Pong. Przyjadą do nas gościnnie też, żeby zaprosić. Oczywiście są one członkiniami stowarzyszenia. Oczywiście jesteśmy otwarte na dyskusje, planujemy poczęstunek i rozmowy w kuluarach, które myślę sobie, że będą bardzo cenne, bo one wnoszą bardzo dużo dobra w takich spotkaniach. Zawsze najwięcej tak naprawdę wnoszą takie spotkania i rozmowy. Ja muszę dopytać, czy na to, na ten zjazd, mogę tak to nazwać, na ten zjazd, mogą przyjść osoby, które nie są w stowarzyszeniu i na przykład chciałyby wstąpić, żeby właśnie czegoś więcej się dowiedzieć? Myślę sobie, że jesteśmy otwarte na każdą nową osobę, która by chciała przystąpić do stowarzyszenia, bądź też chciałaby zobaczyć, co to za stowarzyszenie. Ale musi to być kobieta. My jesteśmy otwarte też na męską energię, bo same kobiety nie są w stanie sobie poradzić ze wszystkimi sferami życia. Także tutaj jakby liczymy na to, że w naszym przedsięwzięciu pod tytułem Uroczyste Otwarcie, bo o tym dzisiaj jakby chcemy przede wszystkim mówić, też będą uczestniczyć mężczyźni, chociażby włodarze wspomnianych miast czy powiatów. Poza tym też osoby wspierające nas w organizacji tego stowarzyszenia, tam też są mężczyźni i też są bardzo cenieni, a wręcz myślę sobie, że nawet wyjątkowo cenieni, bo są nieliczną grupą. Czy trzeba będzie mieć jakąś wejściówkę na to? Proponuję, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a szczerze zachęcam do tego, aby przystąpić do naszego stowarzyszenia, wejść na stronę Stowarzyszenie w Centrum. Tam można sobie poczytać o strukturze, wystąpić z zapytaniem i wtedy my już podejmiemy wszystko szybciutko, tylko dynamiczne działania, żeby móc uczestniczyć w tym uroczystym otwarciu. Pomyślę sobie, że warto. Jeszcze na koniec ja chciałbym dopytać, jeśli mielibyśmy tak wypunktować kilka najważniejszych faktów od początku istnienia tej organizacji Kobieta w Centrum, Kobiety w Centrum, to co by to było? No przede wszystkim myślę sobie, że najistotniejszym argumentem, który świadczy o tym, że jesteśmy organizacją dobrze odbieraną, jest to, że każda prośba, każdy nasz wniosek jest pozytywnie opiniowany przez nadrzędne struktury państwa. Poza tym to, że udało się nam w ciągu roku stworzyć tak silną organizację, że uczestniłyśmy w trzydniowej intensywnej edukacji w Akademii Liderek w Sandomierzu. Poza tym to, że byłyśmy partnerem w 7. Kongresie Samorządów, Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Poza tym przeprowadziłyśmy bardzo skrupulatne ogólnopolskie badania, które świadczą o tym, że kobiety w samorządach nie do końca są dostrzegane tak, jakby miały. Niedoceniane, prawda? Trochę tak. Ja nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś pretensjonalnie, natomiast z badań niestety tak to wynika i ta dynamika i ta nasza energia, mam nadzieję, że chociaż. Ale to w sensie, że po prostu przez urodę jest jakby zaćmiewa to trochę obraz kompetencji danej kobiety? Znaczy wiesz co, fajnie by było, gdybyśmy były postrzegane poprzez właśnie pryzmat kompetencji. Jednakże kobieta jest. Bo często właśnie, że patrzy się, że o jaka ładna, prawda, a nie dostrzega jakby się, że też mądra do tego, prawda? No niestety stereotypy mówią tak, że jak ładna, to niekoniecznie ona jest kompetentna, czy i ma coś do powiedzenia. Ma coś mądrego do powiedzenia, bo ona ma być tylko wizytówką, a to nie do końca. My się z tym nie zgadzamy, bo to, że jesteśmy, czy każda z nas jest atrakcyjna, każda czuje się atrakcyjna bardzo, a jeszcze przy okazji mamy coś do powiedzenia i chcemy wnieść tą energię, która ociepli i pozwoli wnieść dużo dobra w strukturach miejskich, powiatowych, samorządowych i ogólnopolskich. Zdecydowanie zgadzam się z tym. Kobiety mają wiele do powiedzenia, warto ich słuchać. Idea i w ogóle założenia strasznie mi się podobają. Myślę, że to jest coś, co ja na przykład szukam i myślę, że wiele kobiet też, ponieważ jest wiele kobiet, które jednak chcą się wspierać. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo i oczywiście zachęcam do uczestniczenia, przystąpienia do Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, oddział Mazowsze Północ. Dziękujemy bardzo. My również zachęcamy do wstąpienia do stowarzyszenia, a tymczasem my się z Państwem już żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie przygotowaliśmy naprawdę wiele ciekawych tematów.